Starość. Każdego z nas to czeka, choć pewnie dla wielu ten temat jest tak odległy, że raczej o nim nie myślimy. O ile dojścia do starości nie przerwie jakiś tragiczny wypadek, to każdy z nas się zestarzeje. Fajnie byłoby przeżyć jesień życia, będąc w pełni sił, zdrowym, niezależnym finansowo i otoczonym przez bliskich nam ludzi. Piękna wizja. Niestety na drugim biegunie jest wizja bycia samotnym, schorowanym, czekającym w kolejce do lekarza, którego prosimy o przepisanie najtańszych leków, bo nie wydalamy już finansowo. Sam proces naszego starzenia się może przebiegać dwojako. Albo umysł wyniszczają choroby, jak na przykład Alzheimer, która atakuje nasze komórki nerwowe odpowiedzialne za pamięć, mowę i myślenie, co powoduje, że nikogo nie poznajemy, gubimy się nawet we własnym mieszkaniu i mamy trudności z mówieniem, pisaniem i czytaniem. Czy też dokładne przeciwieństwo, zachowujemy jasność umysłu, ale nasze ciało ulega wyniszczeniu, zamykając nas w więzieniu. Choroba atakuje komórki nerwowe odpowiedzialne za przekazywanie informacji z mózgu do reszty ciała, co powoduje zanik sprawności, blokuje żucie, połykanie, mówienie i oddychanie. Pacjent jest w pełni świadomy, co dzieje się z jego ciałem, wie, że jego stan się pogarsza i co go czeka. Zatem, które starzenie się byś wybrał, drogi widzu? Jest wspólny czynnik w jednym i w drugim przypadku. To nasz mózg i komórki nerwowe, z których jest zbudowany, bo to one atakowane są przez choroby starości. Niezależność finansowa czy cieszenie się wspólnymi chwilami z bliskimi będą niczym, jeśli starość dosięgnie twój mózg i ziści się jedna lub druga wizja upadku zdrowia. Niestety, pewnych zmian nie da się cofać. O mózg trzeba dbać, bo jest organem, którego nigdy nie zastąpimy. Wątrobę, nerki, a nawet serce można obecnie przeszczepiać, jednak mózgu w pełni nie da się niczym zastąpić. Jak zatem dbać o mózg, aby ta przeklęta starość nas, drodzy widzowie, nie pokonała? Otóż autor książki, na podstawie której stworzyłem ten filmik, mówi nam, że takim eliksirem młodości jest nasz układ odpornościowy, bo to on wspomaga sprawność mózgu. Autor opisał mnóstwo badań i testów na potwierdzenie tego. Nie przytoczę ich tutaj, jest ich mnóstwo, dowodzą różnych tez i naszpikowane są bardzo fachowymi terminami. My skupimy się na wnioskach. A więc skoro sprawność mózgu zależy od sprawności układu odpornościowego, no to musimy o niego zadbać. Na układ odpornościowy wpływają oczywiście nasze geny, których nie zmienimy, oraz środowisko, którego zmiana wcale nie jest prosta, ale oprócz tego jeszcze takie rzeczy jak dieta, ćwiczenia, aktywność towarzyska i odpowiedni wypoczynek. Co do diety, nie muszę chyba wyjaśniać. Jesteś tym, co jesz. To temat bardzo szeroki, więc odsyłam do innych filmików, książek i artykułów. Ćwiczenia. Chodzi tu zarówno o ćwiczenia fizyczne, jak na przykład bieganie czy rower, jak i ćwiczenia umysłowe. Krzyżówki, szachy, liczenie w pamięci, czytanie książek czy uczenie się. Aktywność towarzyska to przebywanie z ludźmi, tworzenie z nimi relacji, rozmawianie, wspólne zajęcia i rozwiązywanie problemów. Regeneracja i odpoczynek, jak wiadomo, też poprawia nasz układ odpornościowy. On z kolei chroni nasz mózg, który na starość atakowany jest przez paskudne choróbska. Jak nie masz motywacji do zadbania o siebie, to może wizja utraty umysłu lub wizja utraty władzy nad ciałem dają ci do myślenia. Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób autor wpadł na trop eliksiru młodości lub chcesz poznać inne sposoby pokonania starości, to link do książki znajdziesz w opisie pod tym filmem.